słabe, aczkolwiek zdecydowanie nie popieramy. No na pewno nie. Tor żużlowy jest dla zawodników, trybuny są dla kibiców. No ale przed nami to, na co czekaliśmy. Wielki finał z udziałem Tomasza Goloba, ale w kasku czerwonym wystąpi Nils Christian Iversen. Na pewno wielka niespodzianka dzisiejszego turnieju. Obok nich już na pewno, obok niego na pewno już zawodnicy, których można było się tutaj spodziewać, a więc nasz Tomasz Golob, Greg Hancock i Jason Graham. Mówili już nasi eksperci o tym, że być może działanie Jasona Crampa z premedytacją, że zabrał to czwarte pole startowe Tomaszowi Golobowi, żeby, bo bał się Tomasza Goloba najbardziej właśnie z pola zewnętrznego. Zobaczymy za chwilę, proszę Państwa, wszyscy wspólnie, co jest w stanie osiągnąć z zewnętrznego pola Jason Cramp. A co Tomasz Golob z pola drugiego? Niebieski kask na głowie Polaka, zaciskamy kciuki i dobrze jedzie Tomasz Golob. A co zrobi Cramp? Czy wyciągnie go ta maszyna? Na razie Cramp na czele, ale Tomasz Golob za jego plecami. A więc czyżby powtórzył się scenariusz z Leszna, gdzie tak właśnie przyjechali w wielkim finale. Musi Tomasz Golob uważać na ataki Grega Hancocka, bo Amerykanin wyszedł teraz na drugą pozycję. Tomasz Golob spadł na trzecią. Hancock utrzymuje się przy krawężniku. No szkoda, znowu Tomasz Golob wyprzedzony na dystansie, a zapowiadało się na dobre drugie miejsce. Chyba Tomasz Golob nie będzie w stanie odzyskać tej lokaty. Nils Christian Iversen, który tak dobrze sobie radził, okazuje się, że jego doświadczenie jest jeszcze chyba zbyt małe, żeby skutecznie porywalizować z tymi tuzami w wielkim finale. A więc kolejność finału Grand Prix Danii. Jason Crump, Greg Hancock i Tomasz Golob, a na ostatniej pozycji przyjeżdża w tym biegu do mety Nils Christian Iversen. I teraz patrzę na Tomasza Goloba i na te jego gesty. Czy to jest radość, czy to jest bardziej złość? Tomasz Golob teraz na przeciwległej prostej. Zobaczymy, może więcej wyczytamy Zbyszek, kiedy przyjedzie tutaj do nas. Chyba jednak ze złością Tomasz Golob zdjął gogle. Ale nie, bije brawo polskiej publiczności, cieszy się Tomasz Golob. Jednak to jest radość, pozdrawia polskich kibiców. To jest kolejny wielki sukces Tomasza Goloba. Mimo że nie było powtórki sprzed roku, nie było zwycięstwa, no ale nie oszukujmy się. Cramp szukał przez całe te zawody prędkości i tak jak Tomasz Golob przed rokiem, na dwa ostatnie wyścigi znalazł tę prędkość, idealne starty, idealne wyjścia.